Dobry wieczór, szanowni państwo, serdecznie wszystkich państwa witamy przed ekranami i zapraszamy na transmisję z dzisiejszego spotkania. Ten mecz będziemy dziś komentować w duecie Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Wraz z państwem z przyjemnością obejrzymy spotkanie fazy grupowej CONMEBOL Libertadores. Talleres de Córdoba zmierzy się z Flamengo. W fazie grupowej nie ma meczów nieistotnych, chyba że zapewniłeś sobie awans. Ważne, żeby ugrać przynajmniej punkt, a to zawsze gwarantuje emocje. Nie mogę się doczekać pierwszego gwizdka. A taką jedenastką zagrają dziś gospodarze. Wygląda na to, że trener ustawił zespół w ofensywnym ustawieniu 1-4-5-1. Tak, szykuje się batalia o środek pola, spore zagęszczenie w pomocy, ale ci zawodnicy na pewno będą się przemieszczać pod pole karne, by wesprzeć osamotnionego napastnika. To bardzo elastyczna taktyka, bo formacja może w mgnieniu oka zmienić się w 1-4-3-3. Oto jedenastka drużyny przyjezdnej na to spotkanie. Zanosi się na to, że zagrają 1-4-3-3 z klasycznymi skrzydłowymi, Jacku. Czyli najpewniej postawią na wrzutki do środkowego napastnika, grę na obieg bocznych obrońców i asekurację obrony przez środek pola. Konserwatywne ustawienie jak na dzisiejsze standardy, ale to nie znaczy, że się nie sprawdzi. Gwizdek i zaczęło się. W piłce nożnej niczego nie można być pewnym, ale teraz wszystkie oczy zwrócone są na niego. Czego się po nim spodziewasz, Jacku? Teraz musi! No i zobaczymy, czy stworzą sobie dzisiaj jeszcze podobne sytuacje. Drużyna przeciwna na pewno będzie od tej pory bardziej czujna. Mamy gwizdek, było przewinienie. Gra będzie wznowiona od rzutu wolnego. No, zdrowo to teraz przerzucił nad bramką. Gdyby to był mecz futbolu amerykańskiego, to dostałby za to punkty. Dopóki gra w piłkę nożną, niech lepiej mierzy pod poprzeczkę. Sędzia to widzi, ale wstrzymuje się z użyciem gwizdka. Dobrze obroniony strzał. Najpierw gra została puszczona, ale teraz sędzia wraca do tego faulu i pokazuje żółtą kartkę. Tak, dobre sędziowanie. Z jednej strony granie traci na płynności, a z drugiej przewinienie nie uchodzi na sucho. Dośrodkowuje z rogu, dość głęboko. I teraz bramkarz na dużym luzie. Naciskają na niego, ale ładnie się teraz zastawia z piłką.
odważna i co najważniejsze skuteczna gra w obronie. W ostatnim kwadransie goście bardzo mocno przycisnęli rywali. Wciąż remisują, ale popatrzmy, muszą to strzelić. No w końcu bramka! Udało im się, mamy pierwszego gola. No wreszcie coś wyniknęło z ich dotychczasowej przewagi. Widać tutaj jak na dłoni, ile może dać skuteczna gra z kontrataku. Na koniec postanowił kropnąć z całej siły i piłka błyskawicznie minęła bramkarza, mimo że do bramki wcale nie było tak blisko. Otworzył nam się wynik, jest 1-0. Franco. Zablokowany ten strzał. Franco. Wejście po piłkę na piątkę z plusem. Mają teraz dobrą okazję na kontratak. Muszą teraz wracać, będzie niebezpiecznie. Nie może chybić. Wow, co za bramka! Z woleja do siatki, pewny, mierzony strzał. Wielkie, wielkie brawa! Powtórka teraz pokazuje, jak znakomicie został wyprowadzony ten kontratak. Zupełnie jak z trenerskiego podręcznika. Bramkarz dał sobie wbić gola przy krótkim słupku. Zmieścił to strzelec. Na razie 2-0. Franco. Diaz. Ależ teraz piękne zagranie na dobieg. Radzi sobie bramkarz. Wyciągnął się trochę, ale takie interwencje tylko wzmagają w nim pewność siebie. Dowodzi swoich zdolności i dobrej dyspozycji. Pewnie i obrońcy poczują się teraz bezpiecznie. Głęboka ta centra z narożnika. Jeszcze mogą szukać dobitki. Sędzia kończy pierwszą odsłonę gry i zespoły kierują się do szatni. Od napastnika oczekujemy jednak więcej. Realizator pokazuje nam niezbyt imponujące statystyki. Bramkarz nie miał z nim zbyt wiele roboty. Przed chwilą widzieliśmy na ekranie grafikę, z której wynika, jak niewiele razy pojawił się z piłką w okolicach pola karnego rywala. A jeśli nie... No i zaczynamy, proszę Państwa, drugą połowę tego meczu. Jest przy piłce. Może rozprowadzić tę akcję. Dobrze teraz zatrzymał strzał. Daleka piłka z rogu. Piłka ledwo się turlała. Przejmuje ją bramkarz. Rywale go zamykają. Gra toczy się mimo tego faulu. Nie udało im się utrzymać posiadania piłki.
Chcieli utrzymać się przy piłce, bezskutecznie. Przesuwają się do przodu, mają tu sporo rozwiązań. Pewnie to teraz broni. Było mało miejsca, ale przyjmuje piłkę. Radzi sobie, dobra interwencja. Franco. Znakomicie wyczekał rywala i odebrał piłkę. Ma wsparcie, by to rozegrać. Zablokowana teraz próba strzału. Przekroczone przepisy i oczywiście rzut wolny. Aż się prosi, żeby go wykorzystać. Będziemy mieli zmianę. Sędzia daje sygnał, dochodzi do roszady. No tak, bramkarz musiałby mieć naprawdę zły dzień, by przepuścić ten strzał. Broni bez większych problemów. Przesuwa się teraz z piłką w pobliże pola karnego. Jest za linią obrony, uwaga! No nie do końca ten wślizg mu wyszedł. Sędzia chyba sięgnie tu po żółtą kartkę. I co? I jest żółta kartka. Słuszna decyzja, niedopuszczalne przekroczenie przepisów i stąd napomnienie. Jacku, rzadko z takiej odległości udaje się trafić z wolnego, no ale to już była po prostu pomyłka. Zgadza się, zupełnie zmarnował tę okazję. Lepiej było to rozegrać. Nierozważne zagranie, strata. Będzie rzut wolny po tym faulu. Dobra decyzja arbitra. Pięć minut do końca regulaminowego czasu gry. No i świetnie się ustawili. Rywalom trudno się... Okazja! Jak marzenie! To była naprawdę dobra okazja, ale znakomita teraz interwencja w obronie. Decyzja sędzi, to był faul. Rozpoczną od rzutu wolnego. To była próba zaskoczenia bramkarza. I będziemy mieli rzut rożny. W okolice jedenastki teraz rzuca. Sędzia kończy dzisiejsze spotkanie, a to oznacza, że drużyna gości notuje cenną wygraną, na którą w pełni zasłużyła.
Powiedzmy jasno, że dziś wygrała lepsza drużyna. Nieprzypadkowo uzyskała aż 2 bramki przewagi. Wynikało to z lepszego ustawienia, sprytu, wybiegania i skuteczności. Zasłużone zwycięstwo.